Dzień dobry. Chciałbym oficjalnie powitać wszystkich widzów lub osoby, które interesują się koniem. Koń rozpoczął swoją działalność jakiś czas temu i z zadowoleniem patrzył, jak zwiększała się liczba osób konia śledzących. Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tego, skąd się wziął i dlaczego zamiast jeść trawę chodzi na wernisaże i wystawy. Znudziło mu się stanie na łące, a stało się tak głównie z powodu much końskich, które nieustannie gryzły go i siadały na nim, gdy tylko opuszczał stodołę. Wiecie przecież, co takie muchy robią, gdzie siadają. W związku z tym koń postanowił wyjść na świat, zapragnął oświecenia. Przebywając cały czas w towarzystwie much, zechciał zasięgnąć trochę wyższej kultury niż ta prezentowana przez śmierdzących przyjaciół. Zdecydował więc, że będzie odwiedzał wystawy oraz opisywał swoje wrażenia. Teraz najważniejsze. Jeżeli lubisz konie i chodzisz na wystawy i chcesz koniowi pomóc, serdecznie zapraszam, wyślij mu film oraz krótki jego opis. Koń z chęcią go opublikuje. Chętnie zachęcam do wzięcia udziału w koniowym projekcie. Znajdziecie tutaj info o wernisażach i innych wydarzeniach kulturalnych w Polsce. Zaglądajcie na końskiego Facebooka, bloga oraz kanał na YouTube. Pamiętajcie, że koń traktuje swoje zajęcie bardzo poważnie. Lecz ma świadomość tego, że nie jest krytykiem sztuki, ani nikim podobnym. Na szczęście. Jest po prostu koniem, no to na razie. Pozdrawiam wszystkich, naprawdę wszystkich, tylko nie tych, co siedzą przed telewizorami.